Witajcie, cześć, czołem, z tej strony Mariusz Kusza. Ja dzisiaj opowiem Wam o problemie blokady artystycznej. Jest to problem, który spotyka większość twórców, niezależnie od tego, czy jesteście pisarzem, czy malarzem. Generalnie tak zwany art block to jest coś, co prawdopodobnie wcześniej czy później Was spotka. A jeżeli nigdy nie mieliście, będąc osobą twórczą, problemu z blokadą artystyczną, no to możecie się nazwać szczęściarzem. A zatem, macie przed sobą kartkę papieru, bierzecie ołówek i nic. Ewentualnie coś tam na Was grzecie, za bardzo Wam to nie wychodzi i tak sobie myślicie, co jest ze mną dzisiaj nie tak? Ponieważ wczoraj siedziałem przy tej samej kartce papieru i bardzo mi dobrze to wychodziło, pięknego coś narysowałem, a dzisiaj po prostu mi nie idzie. No po prostu mi nie idzie. Co jest moim problemem, ale przede wszystkim, jak ten problem rozwiązać? Skąd się bierze blokada artystyczna? Niestety nie mam pojęcia, ale wymienię trzy sposoby, które mogą Ci pomóc ją zwalczyć. Pierwszy, zajmij się czymś innym. Wydaje się, co? Ale przecież moim problemem jest to, że nie mogę w tej chwili się przemóc i zacząć rysować, a Ty mi każesz się zająć czymś innym. Otóż, bazując na moim własnym doświadczeniu, jak i doświadczeniu moich kolegów po fachu, jest to bardzo skuteczna metoda. Polega ona na tym, że nic na siłę. Zostawiasz to, co robisz i zajmujesz się czymś totalnie innym. Jakimiś codziennymi sprawami. I nagle w pewnym momencie przychodzi Ci to natchnienie i wracasz do tej kartki i tworzysz. Innymi słowy, zajmij swój umysł czymś innym i poczekaj, aż Ci ta blokada przejdzie. Drugi sposób, ćwiczenia fizyczne. Bardzo wielu moich kolegów po fachu mówiło wprost, że jeżeli nie trafiają na coś takiego, nie są w stanie tworzyć, nie są w stanie się przemóc, muszą po prostu wykonać jakiś wysiłek fizyczny. Jeden pójdzie na basen, inny na jakieś tam, nie wiem, lekcje judo, jeszcze kolejny podnosi hantel, jeżeli ktoś ma drewno do zrębania, to zrąbie to drewno. Generalnie rzecz biorąc, sprawdza się to stare powiedzenie, że w zdrowym ciele zdrowy duch. Być może bierze się to z tego powodu, że kiedy długo siedzimy, czy to przed komputerem, czy to przed kartką papieru, to nasze ciało za bardzo nie ma ruchu, tak? I ten długotrwały brak ruchu przekłada się na jakieś tam problemy z kreatywnością, z tworzeniem. W każdym razie, niezależnie od tego, co jest przyczyną, bardzo skuteczną metodą jest zostawić tą kartkę papieru i wykonać jakiś nieco większy wysiłek fizyczny. I wtedy większość ludzi się odblokowuje i jest w stanie wrócić do tej kartki i stworzyć fajny rysunek. Trzecia metoda, zainspiruj się. Po prostu się zainspiruj. Miej do czynienia z czymś, co Cię pchnie w ten kreatywny proces. Tutaj podam taki przykład, że z tym jest tak jak z jedzeniem. Generalnie nie jesteś w stanie się najeść na, powiedzmy, miesiąc do przodu, że teraz jesz bardzo, bardzo, bardzo dużo i później przez miesiąc będziesz na tym funkcjonować. No, nie da się tak. I trochę podobnie jest z inspiracją, że nie da się zainspirować na zapas. Generalnie to jest trochę takie paliwo i musisz co jakiś czas go sobie dolewać. Nie możesz raz wchłonąć tej inspiracji bardzo, bardzo, bardzo dużo, a potem już przez cały czas na tym jechać. Innymi słowy, zostaw tę kartkę papieru i pooglądaj jakiś na przykład dobry odcinek serialu, który jest dla Ciebie inspirujący. Weź sobie jakiś, przeczytaj ulubiony komiks albo poprzeglądaj pracę innych artystów. Generalnie miej do czynienia z czymś, co Cię zainspiruje, co Cię zmotywuje, co pobudzi w Tobie ten kreatywny proces. Dlatego właśnie bardzo wielu rysowników swoje miejsce pracy ma obstawione jakimiś, powiedzmy, figurkami postaci z różnych tam filmów akcji. Mają, prawda, porozklejane wszędzie wokół plakaty swoich ulubionych dzieł i tak dalej, ponieważ to właśnie tak na nich działa. Tak zasiadają do swojego biurka i są otoczeni przez rzeczy, które jakoś tam mniej bardziej ich inspirują. A przez to łatwiej im jest przystąpić do procesu twórczego. To tyle, ile usłyszysz ode mnie na temat artystycznej blokady. Jeżeli Ty
masz jakiś sposób radzenia sobie z artblokiem, to bardzo Cię proszę, napisz mi ten sposób w komentarzu. Bardzo chętnie się z nim zapoznam. No i to było już tyle w tym odcinku. Trzymajcie się ciepło, rysujcie i zwalczajcie artbloki. Cześć!